Dzień dobry, witajcie w imieniu naszego pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj chciałbym się zastanowić nad tym, czy Bóg Starego Testamentu jest inny od Boga Nowego Testamentu. Czy są tam jakieś różnice, czy może jest to ten sam Bóg? Wynika to oczywiście z tego, że niektórzy mówią, że Bóg Starego Testamentu jest bardzo srogim Bogiem, bardzo takim krwawym Bogiem, który. W tych opisanych historiach pokazuje, że nie dba o ludzi, nie ma litości, mordował narody, mordował kobiety, kazał wymordować nawet dzieci i strasznie jest takim Bogiem okrutnym. Natomiast Bóg Nowego Testamentu jest to generalnie Bóg miłości. Przede wszystkim no tak ukochał świat, że swojego syna ofiarował za nas i tutaj okazał wielką miłość oczywiście Jezus Chrystus który chodził po ziemi był niesamowitą miłością wielką miłością i on tą miłość wszystkim okazywał i niektórzy mówią, że nawet nie chcą czytać Starego Testamentu oni bardziej skupiają się właśnie tylko i wyłącznie na Jezusie Chrystusie bo On jest tą miłością no a dzisiaj mamy się kochać po wzajemnej miłości poznawać tą miłość wszystkim okazywać jak to wygląda? Czy to jest różny Bóg, czy to jest ten sam Bóg? Czy może Bóg zmienił zdanie, czy może przez lata właśnie zmienił się i, i dzisiaj, na, nie wiem, na starość bardziej tak złagodniał i okazał już miłość? Żeby zobaczyć, co oczywiście Biblia na ten temat mówi, no będę musiał przeczytać kilka fragmentów, kilka wersetów, tak abyśmy mogli zobaczyć, co właśnie mówi Biblia o Bogu w w Starym Testamencie i co mówi o Bogu w Nowym Testamencie. Co prawda, jeszcze chyba nie nagrałem podcastu na temat. Trójjedyności Boga, czy tam trójcy świętej, jak to tam woli nazywać, ale niejednokrotnie już przewijały się informacje, czy też wspominałem o tym, że mamy jednego Boga, jest tylko jeden Bóg, który jest w trzech osobach, jako Bóg Ojciec, Bóg Syn Jezus Chrystus i Bóg Duch Święty. Te osoby są, to są różne osoby, ale one są współistotne sobie. I łatwo to powiedzieć. Czasami ciężej zrozumieć, więc kiedyś zajmę się też osobno tym tematem, właśnie trójjedności Boga. Dzisiaj będę właśnie mówił o tym, czy to jest ten sam Bóg, czy to jest inny Bóg i jak to z tym Bogiem jest. I chciałbym zacząć od księgi Malachiasza. Księga Malachiasza jest w Starym Testamencie, to, to ostatnia księga Starego Testamentu trzeci rozdział i w wersecie szóstym takie znajdziemy słowa, słowa zaiste ja, Pan, nie zmieniam się. Ja, Pan, nie zmieniam się, czyli ja, Pan, Bóg, oczywiście, nie zmieniam się. No i to jest w Starym Testamencie. No a co jest w tym Nowym Testamencie? I tutaj chciałbym Przeczytać z listu świętego Jakuba, z rozdziału 1, 17 werset. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały, stępuje z góry od Ojca światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. I tutaj mam takie słowa: u, u Niego, czyli u Boga Ojca, e, nie ma żadnej odmiany, nie ma żadnej e, zmiany, no bo właśnie tak jak Pisał Malachiasz, prorok Malachiasz. no Bóg się nie, nie zmienia. W liście do hebrajczyków w 13 rozdziale i w 8 wersecie znajdziemy takie słowa. Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. I tutaj mamy co prawda użyte Jezus Chrystus, ale jak mówiłem, jest jeden Bóg w trzech osobach, dlatego... Jezus Chrystus, w szczególności, że Jezusa Chrystusa widzimy na kartach Starego Testamentu i to naprawdę od samego początku. I tu mamy napisane, że On był wczoraj, czyli kiedyś, kiedyś, dawno, dawno temu też, i dzisiaj, czyli teraz, kiedy właśnie mówię, i jutro, czy za chwilę, On dokładnie będzie taki sam. On jest taki sam na wieki. On się po prostu nie zmienia. Teraz może cofnę się też do Starego Testamentu, do Psalmu 90, i w wersecie drugim znajdziemy takie słowa: Od wieków na wieki tyś jest, O Boże. Kolejne takie słowa potwierdzające, że Bóg jest od wieków na wieki, taki sam. W Psalmie 102, 28 werset mówi tak: Ale Ty pozostaniesz, ten sam. Także to jest kilka, jak to policzę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć miejsc tylko w których a tych miejsc jest o wiele więcej, możemy zobaczyć, że nie ma czegoś takiego, że Bóg Starego Testamentu i, i, i Nowego Testamentu różnią się. Bóg jest jeden, on jest cały czas taki sam, on się nie zmienia. I, i w Starym Testamencie był taki sam, i w Nowym Testamencie jest taki sam. I oczywiście ktoś powie, no ale czytamy te historie właśnie, że on kazał tam wybijać te narody, wszystko, zwierzęta, kobiety, dzieci, nieważne kto, tych amorejczyków, wszystko tam wyciął w pienia, a w Nowym Testamencie tak nie ma. No, ci, co uważnie czytają Biblię, to zobaczą na przykład, że w Nowym Testamencie, w dziejach Apostolskich mamy taką historię o małżeństwie Ananiasz i Safira, którzy, którzy skłamali, i apostoł Piotr, powiedzmy tak, odkrywa to kłamstwo, chociaż to nie on odkrywa, tylko, tylko Duch Święty mu pokazuje, czyli właśnie Bóg. I pierwsze pytanie jest do Ananiasza. Ananiasz odpowiada oczywiście dalej kłamiąc i umiera. Za chwilkę przychodzi jego żona, również zostaje zapytana o to samo, i tak samo umiera w Nowym Testamencie. Czyli Bóg po prostu nie da się z siebie naśmiewać. Ludzie okłamali, zgrzeszyli i po prostu umarli. Dlatego, że właśnie w Nowym Testamencie znajdujemy takie słowa, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. I oczywiście jest dużo historii w Starym Testamencie, które mówią i pokazują, jak Izrael. Walczył z innymi narodami i wybijał ich do nogi. Ale też nawet widzimy, że w pośród Izraela, kiedy on kroczył przez pustynię, kiedy buntował się przeciwko Bogu, to no też Bóg tam zsyłał jakieś plagi. Kiedy tam był jakiś bunt, to ludzie się zapadli cała rodzina pod ziemię. Bóg zesłał węże, zesłał anioła, wybił wiele tysięcy, dziesiątki tysięcy ludzi, ponieważ grzeszyli. Czy to widzimy to samo w Nowym Testamencie? Pamiętajmy, że Nowy Testament to bardziej e, powinniśmy mówić o, o nowym przymierzu, kiedy już ofiara za grzechy została e, zapłacona przez e, Jezusa Chrystusa. E, ale to nie znaczy, że, że teraz już jest zapłacone, to, to, to Bóg się zmienił. Bóg wciąż nienawidzi e, grzechu. To tak jak kiedyś nienawidził grzechu, tak i dzisiaj wciąż tego grzechu e, nienawidzi i. Tak samo y, mówi, obiecuje, że zapłatą za, za grzech będzie śmierć. On posłał swojego syna, aby umarł za nasze grzechy, aby te grzechy były y, odpuszczone, ale to jest y, skuteczne tylko dla tych, co uwierzą. Ci, co uwierzą, mają odpuszczone. Ci, co nie uwierzą, oni pójdą na śmierć. Może dzisiaj jeszcze nie umierają, Bóg jest, po prostu okazuje swoją cierpliwość i, i chce, aby każdy uwierzył. Nie chce nikogo zabijać, ale dojdzie do takiego momentu, kiedy Jezus Chrystus powróci, zacznie się sąd. Właśnie ten sąd się już rozpoczął, będzie tylko po prostu długi przewód, przewód sądowy, gdzie ci, którzy okażą się, że nie uwierzyli Jezusowi Chrystusowi, nie. nie nie upamiętali się ze swoich grzechów, oni również będą wszyscy naraz po prostu zgładzeni, zabić, albo nawet zabić się nam się kojarzy z tym, że ktoś jest zabity i nie żyje. Oni będą po prostu wiecznie torturowani, będą cierpieć, będą się tam spalać w tym ogniu, a nie będą się mogli spalać. Będą odczuwali niesamowicie wielkie bóle, nie wiem jak to nawet wypowiedzieć, bo tak naprawdę nikt tego nie wie, jak to będzie wyglądało. Jezus niejednokrotnie mówi, że robak nie umiera, że będzie płacz i zgrzytanie zębów, także no, będzie coś niesamowitego, niesamowicie okrutnego. Więc widzimy, że może kiedyś w Starym Testamencie Boga mam przedstawionego i wykonywał ten Wyrok, powiedzmy tak, na bieżąco, tutaj mamy ten wyrok odroczony, tak aby każdy mógł dojść do upamiętania, ale Bóg się nie zmienia i po prostu i w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. Zawsze, kiedy ludzie byli Mu posłuszni, kiedy szli za Jego słowem, którzy oddawali się w pełni Bogu, a nie, nie wchodzili w korelację z, z grzechem, mieli błogosławieństwo i Bóg ich kochał i zawsze był Bóg miłością i błogosławił. Czytamy przecież o błogosławieństwie dla Abrahama, dla Jakuba i wielu, wielu innych mężów bożych dostępowało tego błogosławieństwa. A ci, co byli nieposłuszni, zawsze zawsze po prostu byli karani, zawsze kiedy już tak powiem kolokwialnie, przegieli, byli karani po prostu śmiercią. I to samo będzie z ludźmi. Którzy żyją pod Nowym e, Przymierzem. Ci, którzy są posłuszni, ci, którzy uwierzyli, nawet jest napisane, że nie będą sądzeni, oni już przeszli do żywota wiecznego. Ale ci, co nie, co nie uwierzyli, oni będą e, potępieni, bo Bóg jest ten sam. Bóg się po prostu nie zmienia. On stworzył e, świat, zaplanował go i tak po prostu to idzie. Oczywiście, tutaj ja nie powiedziałem, że Bóg wszystko zaplanował i już wszystko wiadomo jak jest. Nie, no mamy tą wolną wolę i my przyjmujemy, odrzucamy to, co Bóg do nas mówi. Potem po prostu będą z tego konsekwencje i Bóg właśnie je wyciągnie, a my poniesiemy skutki. To tyle w temacie, właśnie Bóg Starego Testamentu, Nowego Testamentu. Jeden Bóg w trzech osobach, cały czas ten sam, niezmienny. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie, błogosławię i zostańcie z Bogiem.